Witam serdecznie. Teraz będziemy przygotowywać trasę i towar do odcinka numer 2, gdzie będziemy lecieć w programie On Air Company. Na dzień dzisiejszy stan mojego konta jest 73 tysiące, załóżmy, złotych, bo to jest wirtualna waluta. Więc mamy 73 tysiące 600 dokładnie. I tak, wchodzimy w opcję biznes, free job. Wybieramy lotnisko, na którym zakończyliśmy lot, czyli Lima, India, Papa, India. Wpisując tutaj w oknie. I dajemy Quarry Logistic Center. I program już nam wyszukuje, co możemy wybrać, jaki transport z danego lotniska. My sobie wybierzemy jeszcze, posortujemy według ciężaru cargo w tym oto miejscu. I wybierzemy transport do wagi 530 funtów. Do wagi 530 funtów mamy lot za 11 tysięcy zarobku na lotnisko o oznaczeniu LZNZ. I tutaj zobaczymy, gdzie to lotnisko jest na mapie. Więc lecielibyśmy z powrotem znów nad Alpami przez Austrię. Prawie że pod Budapeszt. No ale no, troszkę dalej od Budapesztu. Pod miejscowość Dziwory nad coś tam. Chowazing. Nie wiem dokładnie. Jeszcze zobaczymy, jakie to jest to lotnisko, czy to jest jakaś łąka, czy co, czy opłaca się brać. No nie, dziękujemy za to lotnisko, dziękujemy. Tego lotniska nie weźmiemy, bo to jest zwykła łąka. Więc tego transportu nie będziemy wiedzieć, a jeszcze to jest łatwo tłuczący się transport. Więc coś w pobliżu cenowym. Też łatwo tłuczące się, ale zobaczymy, gdzie tym razem. Teraz mamy na lotnisko tutaj. Jest to lotnisko Lipi? Przecież jesteśmy na Lipi. To nie, że my tu właśnie stąd startujemy, przepraszamy bardzo. Źle się popatrzyłem na mapie. No jest to betonowe lotnisko Lille. Czyli w języku lotniczym. Zaraz podam nazwę. Lima, India, Lima, Echo. Lima, India, Lima, Echo. Alfabet. Lima.
i nie ma. Jeszcze raz podaję na zaś w alfabecie lotniczym Lima, India, Lima, Echo. Lima, India, Lima, Echo. Tak, takie to jest właśnie alfabet. Bardzo trudny alfabet lotniczy. Więc tam będziemy lecieć, bo jest to betonowe lotnisko, jak widzimy tutaj na mapie. Więc tam będziemy lecieć. Więc wybierzemy sobie to lotnisko. Zapiszemy tylko nazwę na kartce. I będziemy mieć wagę towaru 547 funtów. Więc zapraszam na odcinek drugi i do udostępnienia tego odcinka gdziekolwiek chcecie. Więc ja tutaj zaznaczam, że biorę to ten lot i jeszcze powiem tylko, co będziemy przewozić. Tu mamy oczywiście już zaakceptowane to lot, tę pracę, ten lot. I zaraz wam powiem, co będziemy przewozić tak łatwo tuczącego się. No, tym razem będziemy przewozić porcelanę. A poprzedni transport to były instrumenty muzyczne. Więc do zobaczenia w odcinku drugim, który niedługo się ukaże. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i udostępniania mojego filmu. Naciśnięcia dzwoneczka, jeśli chcecie wiedzieć, być na bieżąco, gdzie będziemy lecieć z danego dnia. Niedługo stworzę na Facebooku stronę, profil na Facebooku z linią lotniczą moją, czyli Paluszek Airline po angielsku. Czyli Finnair Air 170 ma. Będzie tam też podany adres mailowy, gdzie można będzie się ze mną kontaktować. Powoli będzie się tutaj to wszystko rozwijać w tym kierunku. A niedługo też dojdą transmisje live z przelotów. A więc do zobaczenia w odcinku drugim. Może odcinek drugi ukaże się jeszcze w tym tygodniu. Pozdrawiam. Pilot MCHTV z linii lotniczej Finnair 172.